W sobotę juwenaliowa gra miejska Where is Alice? Studenci będą biegać po całym mieście, no i mamy nadzieję, że pod sam koniec Alice rzeczywiście zostanie znaleziona. W tym roku studenci przenoszą się do Krainy Czarów, poszukują Alicji, przemierzają miasto, czyli nasz teatr, którego sceną jest właśnie ta cała przestrzeń nas otaczająca. Alicja troszkę podrosła. Alicja nie jest już tym małym dzieckiem, zrobiła się trochę niegrzeczna, tak samo jak reszta ekipy towarzyszącej jej. Jakie zadanie studenci mają wykonać na twojej stacji? Ja za bardzo nie mam czasu, żeby rozmawiać tutaj o takich rzeczy, ale powiem wam, bo telewizja trzeba trochę szanować kulturę i sztukę. Mają tutaj znaleźć marcheweczki według koloru, są różne. Wiecie, ile jest marchewek w ogóle w Krainie Czarów? Dużo, różne, niebieskie, czerwone mają zebrać, przynieść mi, ja im daję wtedy takie zadanko drugie do zrobienia. Największą nagrodą dla uczestników juwenaliowej gry miejskiej będzie znalezienie Alicji i zobaczenie, jak się zmieniła i kim teraz jest.